nawiązanie do tematu spotkania. Strzeżmy się agentów. Chciałem się zapytać, kogo tak naprawdę pan redaktor ma na myśli? Czy to są oficerowie wywiadów służb zagranicznych, czy też może oficerowie naszych służb, czy też ich tani współpracownicy? I którzy dla Polski są najbardziej szkodliwi? Proszę państwa, no to mówiłem, na czym polega moja ulubiona teoria spiskowa. Że Polską rządzą rotacyjnie trzy stronnictwa, to znaczy bezpieczniackie watachy, które się przewerbowały na służbę do naszych sojuszników, do central wywiadowczych naszych sojuszników. Problem polega na tym, że oni Polsce nie służą. Oni wykonują zadania zlecone. Stoimy wobec bardzo nieprzyjemnej alternatywy. Bardzo nieprzyjemnej alternatywy, takiej można powiedzieć nawet tragicznej. Bo co możemy w tej sytuacji zrobić? Mamy dwa wyjścia. Albo ich pozabijać, albo ich przekonać. Przykład węgierski pokazuje, że przekonanie jest możliwe. Że przekonanie jest możliwe. Węgry były takim samym państwem jak Polska. Też bezpieka była najtwardszym jądrem i tak dalej. Ale co się stało? Bezpieczniacy węgierscy zostali ze wszystkiego wyślizgani przez tych zachodnich rekinów. Doszło do tego, że Węgrzy wodę z Dunaju musieli kupować w państwowej spółce francuskiej. Wodę z Dunaju. No to bezpieczniacy zostali wyślizgani ze wszystkiego, węgierscy. Jak się zorientowali, że zostali wyślizgani, to jednym susem przeskoczyli na stronę umęczonego narodu węgierskiego w nadziei, że on coś dla nich odwojuje. Ale żeby coś odwojował, to trzeba mu pozwolić wojować. I tak się narodził Viktor Orban. Gdyby nie to, to nigdy byśmy o nim nie usłyszeli. A tak, to wygrał wybory 4 razy pod rząd z większością konstytucyjną, czego u nas się nikomu jeszcze przez ostatnie 33 lata nie udało zrobić. A on 4 razy pod rząd. Co z tego wynika? Że Węgrzy go popierają. Że Węgrzy go popierają. On tam oczywiście robi różne sztuki, ale jakby tam same sztuki, to by do tego nie wystarczyły. To, i ten przykład pokazuje, że można bezpieczniaków przekonać. Ale tylko, obawiam się, że tylko tak. Obawiam się, że tylko tak. A jeżeli ich nie przekonamy, ani nie pozabijamy, no to oni zrobią z nami to, co tam im kazali. Zrobią z nami to, co tam im kazali. Mówiłem o tej no, międzynarodowej konferencji naukowej MOST 18 czerwca 2015 roku. No przecież to właśnie o to chodzi. Właśnie o to chodzi. To był przykład tego, jak nasi bezpieczniacy, stare kiejkuty nasze, zakręciły się, żeby zostać wciągnięte na listę naszych sukinsynów, naszego najważniejszego sojusznika. No to nasz najważniejszy sojusznik nie na darmo ich na tę listę wciągnął. On czegoś od nich będzie chciał. I oni to w podskokach zrobią. Oni to w podskokach zrobią, bo proszę państwa, to jest przykro powiedzieć, ale mamy taką sytuację, że nie ma już jednolitego narodu polskiego. Nie ma. Od 1944 roku historyczny naród polski musi dzielić terytorium państwowe swoje z polskojęzyczną wspólnotą rozbójniczą, która tym się charakteryzuje, że gotowa jest wysługiwać się każdemu, kto jej obieca, że pozwoli jej pasożytować na historycznym narodzie polskim.
taką mamy sytuację. I z punktu widzenia państw trzecich, to tak jest najlepiej. Tak jest dobrze. Żeby tutaj nie powstał zalążek żadnej siły. Żadnej siły. No to nie powstanie. No bo to państwo widzicie, kiedy Niemcy odstąpiły od strategicznego partnerstwa z Rosją, o czym tu mówiłem, to co zrobił Donald Tusk, który przedtem był gołąbkiem pokoju? Donald Tusk się z dnia na dzień przepoczwarzył w jastrzębia gołębiarza. Tam będzie wał Tuska budował, tam te linie i Marzynota i tak dalej. No na szczęście to tego nie ma jeszcze, ale to strzelał tam bez prochu oczywiście na tej granicy i tak dalej. No tam Niemcy mu przypominają, żeby tu uważał, żeby tam się za bardzo nie rozbuchiwał, bo pani reżyserowa, pan Kramek z tej nietykalnej fundacji Otwarty Dialog, otwarcie go krytykują, więc na wypadek, gdyby Donald Tusk jakieś samowolki się dopuścił, to o proszę bardzo, tutaj przestrzegałem, Tusk u nas bardzo uważaj, no bo inaczej będzie z tobą brzydka sprawa. Proszę bardzo. Mam takie pytanie. Z tej, że tak powiem, sytuacji, którą pan przedstawił, no nie wynika jakiejś tam dobrej perspektywy dla Polski, tym bardziej perspektywy w Unii. Czy widzi pan szansę na to, że możemy opuścić ten eurokołchoz jako państwo? I druga rzecz, która mnie interesuje, czy według pana była taka możliwość, taki układ, że Donald Tusk, bo różnie to mówią, był agentem Stasi, podobnie jak Morawiecki? Ja nie wiem, czy Donald Tusk był agentem Stasi, natomiast jego kolega partyjny, pan Paweł Piskorski, całkiem szczerze, z niepojętym przepływie szczerości, co prawda, ale opowiadał, że w latach tych przełomowych Kongres Liberalno-Demokratyczny był finansowany przez Niemców. No to tam na pieniądzach nie pisało, że pochodzą z BND, tylko z banku niemieckiego. To była Fundacja Adenauera. Fundacja Adenauera czerpie 95% z środków, którymi dysponuje, z subwencji rządu niemieckiego, więc to tak to wyglądało. Więc myślę, że wie pan, sekretarzem ambasady niemieckiej wtedy w Polsce był taki Freiherr, tam jakiś, już nie pamiętam, jak on się nazywał. On potem był ambasadorem w Warszawie też, to i on zaawansował i jego przyjaciele awansowali też, więc myślę, że to tak wygląda. A poza tym Donald Tusk, no nawet gdyby tak nie było, to proszę państwa, wypada przypomnieć pewien epizod. Ja Donalda Tuska znam osobiście, jeszcze z dawnych czasów. I wiem, że on jest takim samym, no teraz może się trochę zmienił, ale jest takim samym człowiekiem jak my wszyscy. W związku z tym, jak no, na krótkiej smyczy go stare kiejkuty trzymały, to każdemu z nas i jemu też byłoby trochę niewygodnie. I dlatego jak przejął władzę jesienią 2007 roku, no to się przekonał, że ma na krótkiej smyczce jest trzymany. I kiedy dowiedział się wiosną 2008 roku, że w Polsce jest taki jegomość, który się nazywa Peter Vogel, a tak naprawdę to się nazywał Piotr Filipczyński z porządnej ubeckiej rodziny. On został pod koniec lat 70. skazany na 25 lat więzienia za morderstwo ze szczególnym okrucieństwem. Ale na
na początku stanu wojennego na przepustkę z więzienia wyjechał do Szwajcarii. I tam zmienił nazwisko na Peter Vogel i został finansistą. No i prezydent Kwaśniewski w ostatnim dniu swojego urzędowania go ułaskawił. Więc Peter Vogel uznał, że jest bezpiecznie i zaczął do Polski przyjeżdżać. I Donald Tusk się dowiedział, że on jest tu, kazał go aresztować. Pod tam śmiesznym pretekstem prania brudnych pieniędzy. To w ogóle zabawne. No, więc jak Peter Vogel został aresztowany, to Donald Tusk uznał, że to teraz już będą musieli mu poluzować obrożę, smyczkę. Ale stare kiejkuty to zlekceważyły, bo tylko w niezależnych mediach głównego nurtu ukazały się takie publikacje, seria takich publikacji, jak to niebezpieczne jest w polskich więzieniach, jak tam ci więźniowie, co siedzą w celach monitorowanych 24 godziny na dobę, wieszają się na własnych skarpetkach, sami nie wiedzą kiedy. No i Vogel jak tylko to tam obejrzał, usłyszał, to już wiedział, czego się ma trzymać. No ale miesiące mijały i nikt go z tego aresztu wydobywczego nie wydobywał. W związku z tym z nudów zaczął chyba coś chlapać. Bo chlapnął to dziennik, jak to się mówi, dotarł do tajnych zeznań Vogla, że generałowi Czempińskiemu, Gromosławowi, jakiś Turek zwinął z konta szwajcarskiego $1 000 000, a generał nawet nie zauważył, że mu coś zginęło. No to dziennikarze do generała, co to, jak to, tego. A generał to wzgardliwym milczeniem te wszystkie pytania zbył. Ale widocznie wtedy tam uradzono, że ten Tusk to się bardzo rozbrykał, że trzeba mu przytrzeć rogów. No i wybuchła, jak państwo pamiętacie, afera hazardowa. Donald Tusk już był nadzwyczajny i pełnomocny. Wtedy myślał, że już ma luźną smyczkę, ale się srodze zawiódł. Bo tam dziennikarze go pytają, no co to teraz będzie tam, a on mówi, a nic nie będzie. Tam zobaczymy, jak sobie pan Chlebowski i pan ten minister sportu Drzewiecki poradzą na konferencjach prasowych. Najwyraźniej sobie wyobrażał, że będzie tak jak zawsze, że tam coś pan Chlebowski, pan Drzewiecki powie, dziennikarze to własnymi słowami powtórzą i tyle. I dopiero kiedy zobaczył na własne oczy w telewizji, że dziennikarzy ktoś spuścił z łańcucha i oni rzucili się na pana Chlebowskiego, wyrywają z niego kawały żywego mięsa, a pan Chlebowski wytapia z siebie tłuszcz na oczach całej Polski, to zrozumiał, że parasol ochronny nad nim został zwinięty. No i wtedy się wystraszył, nie na żarty. Wszystkich powyrzucał. Jak państwo pamiętacie, wszystkich z rządu powyrzucał i, charakterystyczne, nie zapełnił wakatów. No tam między innymi Schetynę wyrzucił. No to pytają tam Chlebowski, no to był tego tam walczę Rysiu, mówił do tego swojego kolegi, ale ten Schetyna nic nie zrobił. A to dlaczego został wyrzucony? Bo mam do niego pełne zaufanie, tak powiedział Donald Tusk. No tak mówi człowiek w malignie, przerażony śmiertelnie. I nie, tych wakatów nie zapełnił. To był sygnał dla starych kiejkotów. Dobra, chłopaki, już jestem grzeczny. Proszę, przyślijcie tutaj, niech mnie pilnują. Już teraz będę tutaj chodził jak w zegarku. Ale starych kiejkoty, to nie z nimi takie numery. Czyli to ty, frędzlu, chciałeś z nami tak pogrywać? To teraz będzie szlaban na prezydenturę. Wybij to sobie z głowy raz na zawsze. Ustawa hazardowa ma być uchwalona i była uchwalona w 2 tygodnie. Przez 2 lata nie można było jej uchwalić, a tu 2 tygodnie, stachanowskie tempo. I nie wiadomo, co by było dalej, gdyby nie
nasza złota pani, która w Donaldu Tusku sobie upodobała, nasza złota pani załatwiła mu nagrodę imienia Karola Wielkiego. I to był sygnał dla wszystkich, kto od tej chwili podniesie rękę na Donalda Tuska, to będzie miał ze mną do czynienia. No i tu wszyscy zrozumieli aluzję, że to okazało się, że żadnej afery hazardowej w ogóle nie było. Nic nie było. No, to tyle zamieszania, a tu nic nie było. Ale nasza złota pani na wszelki wypadek przeniosła Tuska mocną ręką na brukselskie salony, gdzie zrobiła z niego prawdziwego człowieka. No to on, jak my o tym wszystkim wiemy, to on też o tym wie. Jeszcze lepiej od nas. Jeszcze lepiej od nas. Także...